pieczenia ciasteczek. Co roku oczywiście staramy się zmieniać przepisy i w ubiegłym roku nie było pieczonych, tylko były kulane. A w tym roku pieczemy rogaliczki, pierniczki i mamy dzisiaj zaproszone panie, które będą też, pokażą nam technikę pieczenia szulek, pospolitych szulek. Tak jest. I tradycją już się stało, że pieczemy te ciasteczka i pamiętamy o naszych chorych, którzy zostali w domu i niestety nie mogą z nami być. Wtedy przygotowujemy dla nich paczuszki z ciasteczkami, które tutaj upieczemy i dostarczamy wraz z życzeniami świątecznymi. Także jest to taki bardzo sympatyczny gest i taki naprawdę świąteczny. Tak, zwyczaj właśnie świąteczny, bo bez drobnych ciasteczek nie ma świąt na Śląsku Cieszyńskim. Dokładnie. Czwarta edycja i wcześniej gdzie ona się odbywała? Zawsze trzy razy mieliśmy na zamku, a w tym roku tutaj jest piękna sala konferencyjna i pozwolono nam tutaj, bo tam są zajęte. Bardzo nam się tu podoba. Bardzo, bardzo. Wyposażona sala jest we wszystko, tak jest, co trzeba. Wcześniej dostanie taki przepis, właśnie, bo dzisiaj robimy sześć gatunków, a siódmym jest szulka, a więc każdy uczestnik otrzymuje przepis na ciasteczka i w domu będzie mógł sobie z rodziną, z członkami rodziny tak samo również kontynuować. I między innymi na przykład takie bardzo proste, kabusie. Bomby. No, bomby, kokoski. Kabusie to jest 350 gram cukru, masełko, kakao, łyżki mielonej kawy, łyżeczki rumu i robimy sobie kabusie. W ręku składamy i już mamy gotowe. Nie musimy piec. Kruche ciasteczka. Ale też robiliśmy w ubiegłym roku piękne ciasteczka, ule. Takie ule, robiliśmy. Ule i takie co z dziurką i się powidełkami. To dzisiaj będą. Będą? Będą, no, mamy, bardzo tak? Dobre. No. Z okazji nadchodzących świąt życzymy wszystkim słuchaczom wiele radości, szczęścia, pogodności, zdrowia, łask Bożych na każdy dzień i miłości miłego. I wielkiej nadziei, bo nadzieja umiera ostatnia, więc pamiętajcie o tym, że nadzieja to jest nasz budulec na przyszłość i to jest bardzo ważne w naszym życiu. I dobrego 2025 roku. Dzień dobry, Joanna Sobieska z Kolonecznej, jestem prezesem hospicjum. Z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować pani dyrektor zamku za udostępnienie nam sali, za to, że możemy się tutaj razem spotkać już kolejny raz. I chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i do siego roku. Dziękuję bardzo. Thank you.